Cześć, witam Was na kanale Happy Hands Man Vlog. Dzisiaj 52 odcinek. Odcinek, do montażu którego zbierałem się już od dłuższego czasu. I widać, nastał ten moment, że ujrzy światło dzienne. Kiedyś już zaznaczałem w jednym z odcinków, że szerzej troszkę będzie o instalacji. No i dzisiaj pokażę Wam po prostu, jak rozwiązałem kwestię podłączania zewnętrznego źródła energii, czyli instalacja 230, a ponadto jak też poradziłem sobie z kwestią ładowania akumulatora hotelowego, czyli montaż separatora, dzięki któremu zarówno akumulator rozruchowy, jak i hotelowy są ładowane podczas jazdy z alternatora. Nie będę tu już więcej gadał, zapraszam Was do oglądania. Następnie przymierzam się do instalacji, do możliwości podpięcia 230 z zewnętrznego jakiegoś źródła do samochodu. I zazwyczaj tymi miejscami, gdzie jest gniazdko, to jest to miejsce. Ewentualnie tu z tyłu, w zderzaku, zaślepka, pod którą jest ukryte gniazdko. Ja chciałbym to wykonać bez wiercenia, cięcia blachy. I tak jak na jeden z blogów zauważyłem, ktoś już wpadł też na to, żeby po prostu wtyczka była z komory silnika. I taką próbę podejmuję. Tutaj są takie fabryczne przejścia niewykorzystane u mnie, przez które będę przepuszczał kable na 230 oraz te do akumulatora hotelowego z akumulatora rozruchowego. Na chwilę obecną przepuściłem sobie kabel 2,5 kwadrat. Tu będzie jeszcze troszkę problem, bo fajnie jest prześwit i stąd właśnie bez otwierania maski chciałbym mieć możliwość podpięcia z zewnątrz wtyczki, która będzie gdzieś tutaj się włączyć. I wszystko ładnie, pięknie, tylko że tutaj będzie też osłona silnika. Więc jak już ją założę, to zobaczę, jak będzie trzeba się nagimnastykować, żeby ten kabel tutaj później móc przeciągać. W środku wygląda to w ten sposób, że ten kabel sobie tu wychodzi i pod wychodzi i pod tą wykładziną ostatecznie będzie opuszczony do skrzynki, która gdzieś będzie w tym miejscu. Taka wstępna przymiarka. W między tak zwanym czasie jeszcze chcę dokończyć instalację. Instalacja 220. Kable idą, wiadomo, tu pod spodem. W przyszłości to będzie zamaskowane, na chwilę obecną będzie puszczony luzem. I tak, tutaj mam różnicówkę i dwa bezpieczniki. Na jednym z blogów wyczytałem, jak to podłączyć. Właściwie wystarczyłoby tylko jeden bez automat, tutaj ten bezpiecznik, bo fazę tylko on by chronił, natomiast tam autor też założył drugi na 0, na wypadek gdyby gdzieś na kempingach ktoś pomieszał w tych ustawieniach kabli, więc dodatkowe zabezpieczenie niepotrzebne, ale koszty są tak niskie, że też postanowiłem tak to zastosować. Nie zaszkodzi, a być może kiedyś pomoże. Tu jest 25 A na różnicówce i po 16 na automatach tutaj tych. Można dawać 10, jakoś tak jest, że na oświetlenie się daje mniej, czy tam do kontaktów więcej, czy na odwrót. To już sami sobie wyczytajcie, jak chcecie, jakie tutaj amperaże dać. W każdym razie z kabla 3-żyłowego dwie żyły przechodzą przez różnicówkę.
tu jest neutral, tu jest faza. Następnie będą zawracać i z powrotem wyjdą do kostki. A z kostki na gniazdka. Tutaj już mam połączone bezpiecznik z różnicówką. Od góry będzie wchodziła faza. Przechodziła przez różnicówkę, następnie szła do bezpiecznika. Neutralny kabel tak samo idzie od góry, będzie przechodził do bezpiecznika, następnie wyjdą sobie górą. Tu się spotkają z uziemieniem. To uziemienie też właśnie Wladimir, on do blachy dał do masy, żeby przypadkiem jakby było zwarcie na samochód, to żeby go prąd nie popieścił. Ja teraz tego nie zrobię, ale może w przyszłości też gdzieś tam takie uziemienie jeszcze do masy auta zrobię. W każdym bądź razie to mam już tutaj spajęczkowane i wypuszczam teraz tu kable, będą szły do kostki i z kostki do rozdzielni. Tak, zmontowałem gniazdko. Oczywiście pamiętajcie o tym, że już przy wtyczce, jeżeli sobie ją obrabiacie, ja korzystałem ze zdjęć na internecie, to żeby zachować tą biegunowość całą, czyli gdy tu jest uziemienie, no to neutralny prawa, faza lewa strona. I tym sposobem, żeby to zachować zarówno przy wtyczce, jak i tutaj przy tym gnieździe. Na razie takiej puszki nie będę stosował, bo pomiędzy tą skrzynką a gniazdkami chciałem jeszcze dać skrzynkę z możliwością po prostu wpięcia się na przyszłość z jakimiś kablami z gniazdkami. Natomiast no nie robię tego na razie, bo nie wiem, czy będę potrzebował. Na razie będę miał tylko dwa wyjścia od razu podpięte pod rozdzielkę, czy też po tą skrzyneczkę. Jeżeli uznam, że to za mało, no to wtedy zamontuję taką skrzynkę, koszeczkę, z której będę miał możliwość wyprowadzenia większej ilości gniazdek. Składam i montuję dalej. I tak przygotowaną skrzynkę teraz będę zamykał. Tu jest faza, neutralny, przechodzi faza. Ten bezpiecznik neutralny przechodzi w ten bezpiecznik i teraz faza przechodzi sobie tu, neutralny przechodzi sobie tu, a poza wszystkim zmostkowany, czy jak to się tam mówi, idzie tutaj ta uziemienie. Więc zamykam i czas na test. Wtyczka wpięta. Na razie bezpieczniki są wyłączone. Więc jedziemy. Test działa. Ten przycisk test działa tylko wtedy, kiedy jest napięcie w gniazdku. A teraz coś by trzeba było podłączyć. Może to. To ja podłączyłem. No pięknie. Pięknie. Mała rzecz, a cieszy. Także taki patent się sprawdza. Jak najbardziej. Troszkę wyobrażam sobie inaczej opisywanie tego wszystkiego dla potomnych. Ale nie zawsze jest tak, jak sobie coś wyobrażam. Uruchomiłem przetwornicę, to znaczy ją podpiąłem. I sytuacja wygląda w ten sposób, że sobie ją załączam. To jest Azo 1000S. To taka najmniejsza, jak gdyby. O, jest załączona. Myślałem, że coś jest nie tak. Bo bieda gaśnie. Ale na te potrzeby akurat mam pod ręką lampkę. Może tak
zaświecam lampkę, lampka świeci i dioda się świeci i mamy z akumulatora prąd. To jest lampka na 230. Wyłączam lampkę. Przetwornica wchodzi w tryb Eco Mode, czyli to, co jest takie istotne przy lodówce. I ona co 10 sekund, z tego co wyczytałem, to wiecie, to nie jest jakaś tajemna wiedza, sobie sprawdza, czy jest pobór mocy. Jeżeli jest, jeżeli nie ma, no to sobie tam czuwa i bardzo mało prądu zużywa. Jeżeli jest pobór mocy, czyli przełączyłem lampkę, lampka jeszcze nie świeci, mija parę sekund i lampka zaczyna świecić. No i też chyba to jest kwestia tego miękkiego startu. Wiecie, no już nie chcę tutaj mądrości żadnych dawać, bo nie znam się na tym, ale miękki start też powoduje, że od razu to obciążenie nie jest takie duże na przetwornicy, chociaż no lampka myślę, że tego obciążenia nie daje dużego, jak na przykład lodówka, suszarka czy też inne takie AGD rzeczy. W każdym razie wyłączam. Przetwornica przechodzi w stan czuwania. Ok, ten materiał, który dotychczas widzieliście, to był materiał, który nagrywałem, jak instalowałem to wszystko tutaj przed wyjazdem na wakacje. Teraz jeszcze chciałem dograć parę, wydaje mi się, istotnych rzeczy, które nie były powiedziane. I tak, uwaga, przełączę kamerę. Jesteśmy. Jeżeli chodzi o separator, to jest Cyrix CT120A. Do niego, przez niego przechodzi plus. Plus kabel plusowy. Tutaj, tak jak widać, już kable mam pod podłogą, bo wykonywałem teraz pewne czynności, o których pewnie będzie wkrótce. Więc kable mam już pod podłogą puszczone, wychodzą sobie tutaj. Krzesło będzie przymocowane, to jeszcze tutaj to wszystko ułożę. Minus akumulatora rozruchowego idzie bezpośrednio do minusa akumulatora hotelowego. Plus z akumulatora rozruchowego przechodzi przez separator. Następnie na swojej drodze ma płytkowy bezpiecznik. Tu jest 100 amper, zalecane jest 120 amper, ale szczerze mówiąc, pomimo wielogodzinnych poszukiwań, nie znalazłem takiego bezpiecznika 120 amper. Były większe, a większego nie chciałem dawać, no bo jeżeli to ma być max 120, to wolę mieć mniejszy, niech go wywali, niż jakby coś miało się spalić, bo bezpiecznik był za duży. Więc taki płytkowy bezpiecznik i następnie dalej sobie idzie kabel do plusa. Więc przez Cyrix przelatuje tylko plus. Jak będziecie zamawiać sobie to wszystko, to zwróćcie uwagę, jakiej wielkości są te śruby, zarówno tutaj w tej obudowie bezpiecznika w Cyrixie, jakie macie śruby tutaj na klemach, bo to jest istotne, żeby sobie też dobrać odpowiednie konektorki, żeby fajnie pasowały, czyli te końcówki, żeby one fajnie pasowały później do przykręcenia. Jeżeli będziecie zamawiać kabel, tu mam akurat, o ile dobrze pamiętam, kabel 25 kwadrat linka, ale to jest kabel spawalniczy, jak gdyby. Różnica w cenie jest niewielka, natomiast on ma otulinę taką gumową, a nie plastikową. Dzięki temu bardziej jest podatny na zagięcia. Jest bardziej elastyczny, więc to może jest dość cenna uwaga, informacja. I tak, konektorki były, tutaj można też je, te mniejsze, polutować. Ja akurat miałem możliwość zagniecenia tego wszystkiego na takiej fajnej prasie, ale z tego co wiem, to na iMadle też to daje radę te konektorki zagiąć, więc dacie sobie na pewno radę. Tu podłączona jest też bezpośrednio, nie było o tym, przetwornica plus minus. I nie mam tutaj żadnego bezpiecznika pomiędzy przetwornicą a akumulatorem, więc no bo nie wynikało to z żadnej instrukcji.
ale jeżeli by tutaj powinien, znaczy jeżeli powinien tu być jakiś bezpiecznik, to dajcie znać, jaki wartości, czy to ma sens. Mnie się wydaje, że no, przetwornica sama w sobie już ma bezpiecznik i nie jest to konieczne, skoro producent o tym nie wspominał. Ale jestem ciekaw waszych opinii. I teraz tak, Cyrix daje możliwość ładowania dokładnie zarówno akumulatora rozruchowego, jak i hotolowego podczas jazdy z alternatora. On tam ma zakres, kiedy łączy, kiedy rozłącza to ładowanie. Oprócz tego ma możliwość zrobienia takiego myku, że poprzez przycisk możemy połączyć, złączyć te dwa akumulatory. I wtedy napięcie z tego akumulatora będzie szło też na alternator, czy tam, znaczy nie na alternator, ale na rozrusznik normalnie samochodu. Dzięki temu, jakbyśmy mieli problem z odpaleniem, bo akumulator rozruchowy byłby słaby, to z tego akumulatora przez 30 sekund możemy sobie go odpalić. I po 30 sekundach Cyrix rozłącza to połączenie. To dopiero będę musiał sobie zamontować w wolnej chwili, której nie mam. I tak, jak jechaliśmy na wakacje, czekajcie, bo się zapowietrzyłem, jakoś pędzę strasznie, nie wiem gdzie. Jak jechaliśmy na wakacje, to akumulator okazało się, że nie jest ładowany z alternatora. Okazało się to dopiero po tygodniu, gdy podczas jazdy chodziła sobie lodówka z przetwornicy i tutaj napięcie na akumulatorze stopniowo malało 12,5, 12,4. Właściwie 12,4, 12,3, spadło do 12 i zastanawiałem się, o co chodzi, bo też nie widziałem żadnego napięcia. Z reguły podczas jazdy napięcie to jest 14, a nie widziałem, żeby tutaj takie napięcie ładowania było. Zacząłem jeszcze raz przeglądać instrukcję Cyrixa, a że jestem lajkonikiem, że tak powiem, w tych tematach, to za dużo też nie umiem czytać tych schematów, chociaż ten schemat jest dość prosty. No ale zamroczyło mnie i o poradę zwróciłem się też na forum, czy też w grupie bodajże Campermajstry na Facebooku i szybciutko mnie oświeciło też po pierwszej z odpowiedzi, że tak naprawdę ten Cyrix, no żeby wiedzieć, czy ma ładować akumulator, czy nie, no to musi mieć też sygnał minusowy. Skoro przechodzi przez niego plus, to musi dochodzić do także minus akumulatora, żeby on wiedział, jakie jest jego napięcie, czy łączyć, czy nie łączyć. I tak się okazało. Dziękuję wam w ogóle, Campermajstry, za szybką pomoc, że na kempingu szybciutko, dobrze, że miałem oczywiście kabel, miałem lutownicę, nie miałem takich konektorków, żeby tu wpiąć. Tu są takie blaszkowe, typowe konektorki. Więc z puszki po jakiejś konserwie zrobiłem sobie blaszkę, do której przylutowałem kabel. Na drugą stronę dałem konektorek, który miałem też w zapasie. I podłączyłem ten minus pod separator. Od razu tam coś brzdękło, pękło, nie wiem, przestawiło się i okazało się, że po odpaleniu z samochodu praktycznie od razu ten akumulator jest ładowany i wówczas na wyświetlaczu napięcia pojawiało mi się tam 14, teraz jest 12,5, pojawiało mi się 14,1, 14,0, no bo z takim prądem ładuje alternator. Więc eureka. Tutaj także jest jeszcze jedno gniazdko, które służy właśnie do podpięcia tego przycisku, który będzie zwierał, łączył instalację w Cyrixie, dzięki czemu będę mógł z tego akumulatora na chwilę połączyć oba akumulatory, żeby na przykład odpalić samochód. Będę musiał zrobić tutaj modyfikację, czyli o ile dobrze pamiętam, z tego gniazda będą wychodzić dwa kabelki. Jeden będzie minus do akumulatora, drugi będzie szedł na przycisk. Czyli stąd i stąd będą szły kabelki na przycisk, które będą zwierały Cyrixa. Mam już taki przycisk, on się nazywa mono coś tam. Mono coś tam, czyli klikamy i on odchodzi od razu, a z
złącza nam sygnał. O Boże, coś jakieś... No dobra, no tak tłumaczę, jak umiem, słuchajcie, no... Wiecie, o co chodzi. Na pewno, a jak nie, to pytajcie, wtedy będę starał się wam odpowiedzieć na zadane pytania. A teraz co? Teraz obraz wyostrzę i zaraz powiem wam o czym. O skrzynce. Okej, teraz trochę więcej jeszcze o skrzynce, bo to jest bardzo ważna informacja, którą chciałem wam przekazać. Otóż, tak jak wiecie, ja w skrzynce bezpiecznikowej mam różnicówkę i dwa bezpieczniki. Przez różnicówkę idzie plus, czyli tak zwana faza, i neutral, czyli zero. I później one przechodzą przez bezpiecznik, każda z tych linii osobno. Czyli na fazie jest bezpiecznik dodatkowo i na neutralu. Ma to wszystko służyć temu, że gdyby na kempingu ktoś w swojej instalacji już w skrzynce pozamieniał tam te biegunowości, no to mam zabezpieczenie bez względu na tym, czy faza jest na fazie, czy faza jest na zerze, że tak powiem. No może być tak, że podpiął 0 pod fazę, a fazę pod 0. W każdym razie, no idea jest słuszna, konsultowałem też to z elektrykiem, który mówi, że tak się ogólnie nie robi, że po co, że tak może kiedyś się robiło, teraz tego się nie stosuje. A z drugiej strony jak jest, no to też jakoś tam strasznej tragedii nie ma. Ale też ogólnie opisywałem kwestie elektryki jakoś tam pobieżnie na Instagramie i odezwał się do mnie Mariusz, który powiedział mi, że też konsultował go z elektrykiem i żebym zwrócił sobie na to uwagę, ponieważ może dojść do sytuacji, że wybije mi bezpiecznik na zerze, czyli bezpiecznik zadziała, ale na fazie nadal prąd będzie, czyli nie zadziała. To, że na zerze wybije, to pół biedy, ale co z tego, jeżeli faza nadal będzie dochodziła do samochodu, wtedy też może mnie prąd popieścić. No i Mariusz, dziękuję ci za to, że jeszcze zwróciłeś mi na to uwagę. To mi też dało do myślenia i znowu skonsultowałem to ze swoim elektrykiem, który mówi, no tak, jak najbardziej jest to taka możliwość jest. Tylko jak z tego wybrnąć? Skoro już jest bezpiecznik, no to niech będzie, bo idea jest słuszna. I oto jak ja postanowiłem to rozwiązać. Dobrze, i teraz spójrzmy na tą moją skrzyneczkę. Chodzi teraz o to, że jeżeli neutrala mi wybije, to tutaj i tak będzie płynął prąd. Więc rozwiązanie, jakie postanowiłem zastosować, to jest połączenie tych dwóch bezpieczników, tak, by gdy jeden zostanie wywalony, żeby drugi też wywaliło. Są takie bezpieczniki zespolone. Podwójne jakoś nie spotkałem, są na pewno potrójne, a ja nie chcę znowu tutaj jakichś kosztów dodatkowych ponosić, więc wymiana tych bezpieczników na takie zespolone u mnie odpada. Ale okazało się jeszcze inna koncepcja. Otóż te bezpieczniki tu w tych listkach mają dziurki. I faktycznie, no bezpieczniki zespolone na niczym innym za bardzo nie polegają, jak na tym, że są połączone tutaj takimi klinami. Czyli tu mam dziurkę, tu jest dziurka i ja postanowiłem przez ten kanał tutaj przeprowadzić po prostu kawał drutu, który je zespoli. W tym momencie, nieważne, który z tych bezpieczników wybije, one automatycznie oba zostaną wyłączone. Więc to jest taka metoda, która myślę, że rozwiązuje całkowicie problem, ponieważ jeżeli faktycznie wybije neutrala, a na fazie będzie prąd, to i tak neutral pociągnie fazowy bezpiecznik i prądu nie będzie, odetnie ten prąd. Więc tutaj pozostaje po prostu przeprowadzić kawałek drucika. I tak wcześniej przygotowany drut, taki akurat miedziany mam, wprowadziłem sobie tutaj przez przelotówkę jednego i drugiego bezpiecznika. On tu wystaje.
i teraz przepychając jeden bezpiecznik automatycznie, drugi też reaguje. Problem rozwiązany. Zastanawiałem się, co tutaj z tym zrobić, czy tak wystawać, powinno, nie powinno, ale jest jeszcze plus tego inny, mianowicie jeżeli mam bezpieczniki w górze i wywaliłoby mi różnicówkę, to dzięki temu, że ten drucik wystaje, różnicówka wyłącza oba bezpieczniki, więc to jest dodatkowy plus, który wyszedł akurat w tej sytuacji. Co o tym myślicie? Czy to dobre rozwiązanie? Dajcie znać, bo jak widać, im więcej głów, tym lepsze pomysły. Ale na chwilę obecną wydaje mi się problem rozwiązany. Dzięki Mariusz za czuwanie nad bezpieczeństwem mojej rodziny i za sygnał. Super. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że ogólnie na początku tego filmu i teraz właśnie na końcu pojawia się taka zajawka Instagram Happy Hands Van, kolorowa, ładna, animowana, która jest dziełem jednego z gości z Wyautowanych. Zrobił mi taki prezent i przesłał mi taką zajawkę. Dał do zrozumienia, że to, co ja tam miałem wcześniej, to taka era kamienia łupanego. Tym samym zmusił mnie do wysiłku intelektualnego, do tego, bym znowu inny program zaczął ogarniać, żeby to było wszystko nowoczesne, żeby to było, wiecie, no, kolorowe. Dzięki za tą zajawkę, która troszkę życia też wizualnego wnosi w ten mój kanał. Ja nie wiem, jak ten gościu ma na imię. Nie przedstawił się, bo teraz są wszyscy tacy tajemniczy w ogóle. Nie, tak naprawdę to z wieloma osobami się kontaktuję, a nie wiem, jak oni mają na imię, bo wiecie, to się operuje tylko tymi hasełkami z Instagrama, z YouTube'a, jak się te konta, że tak powiem, konta nazywają. Więc Wyautowany, dzięki za tą zajawkę instagramową, która rozświetla ten mój kanał. Dzięki temu wszedłem w XXI wiek, jeżeli chodzi o tutaj te bajery, bo do tej pory miałem taki zwykły, prosty napis. I zapraszam Was na kanał Wyautowani i zapraszam Was na Instagrama Wyautowani, bo goście robią bardzo fajne rzeczy. Ja w ogóle im zazdroszczę. I zazdrość mnie taka pozytywna, ale wewnętrzna zżera, że oni mają takie zaplecze w ogóle tam mechaniczne, że mają taką wiedzę mechaniczną, że oni sobie mogą robić takie rzeczy. No cóż, niech im się darzy, bo robią fajne rzeczy, odwiedzajcie też ich kanał, zachęcam. Jeżeli chodzi o tą moją elektrykę, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, ja chętnie tak może jeszcze wyraźniej spróbuję coś opisać, to co tutaj wykonałem. Jeżeli macie jakieś dobre rady odnośnie tej elektryki, to też piszcie. Być może to właśnie też tutaj coś u mnie jeszcze ulepszę. A na chwilę obecną dzięki za oglądanie, za wytrwanie do końca. Trzymajcie się ciepło, niech to będzie dla Was dobry tydzień, bo leje. Dobry, ciepły tydzień.